to były 3 dni atrakcji dla całych rodzin i oczywiście dobrej muzyki. Na 43 dniach Bełchatowa bawiły się tysiące bełchatowian, a także gości, którzy licznie przyjechali na święto naszego miasta. Życzę wszystkim fantastycznej, pięknej zabawy, no i oczywiście bezpiecznych wakacji. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień i jutrzejszy na długo zapadnie w waszej pamięci i będziecie dumni z tego, co udało się zorganizować, i będziecie dumni również z miasta Bełchatowa, bo bardzo nam na tym zależy. Bardzo dziękuję. Dni Bełchatowa wystartowały w piątek 21 czerwca. Tego dnia na scenie za gigantami mocy królował hip-hop. Gwiazdą wieczoru był OSTR. Przed nim wystąpili Herbiarz oraz Bronx 7. Bełchatowianie, pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Słyszałam, że to 43 urodziny miasta, także niemało. No i oby było jak najlepiej. Rozwijajcie się, róbcie co kochacie i pamiętajcie, że jesteście super. Po tej mocnej rozgrzewce zabawa przeniosła się na Błonia za Muzeum Regionalnym, a tam panowała prawdziwie piknikowa atmosfera. Na scenie zaprezentowali się bełchatowscy artyści, przedszkolaki oraz grupy działające przy Miejskim Centrum Kultury. Świetnie się bawimy, super. Najbardziej? Chyba Luna Park. Dziewczynom Luna Park, koncerty, jest okej. Okay. Zaliczyłyśmy łabędzia, karuzele, teraz jest córka je watę cukrową, idziemy dalej. Bardzo dobrze, super muzyka, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Super! Super! A co wam się najbardziej podoba? Tatianka. Tatianka. Niedawno przyjechaliśmy, także, ale bardzo nam się podoba, dzieciom też. Takie tam pistolety i to. Bardzo miło spędzamy rodzinny czas. My byliśmy na takiej wysokiej karuzeli i była wysoka mama się boi wysokości. A ty się bałaś? Nie. Byliśmy na super autach, które tak prawie walnęliśmy w ścianę, ale nie walnęliśmy. I to było śmieszne, bo spotkaliśmy kilka koleżanek i kolegów. No było fajnie, byliśmy na karuzeli, na jeszcze jednej karuzeli, kilka razy na tych autach, graliśmy w tym Belgaja, no fajnie było. Wszyscy tutaj się świetnie bawimy, no i przede wszystkim jest to impreza, która wspomaga tutaj potrzebujących. Dobra, a co myślicie o koncertach? Dzisiaj Lady Punk zagra, będziecie? No to pewnie, że będziemy, to jest nasze... Przyjechaliśmy i to nie jest tak daleko bliska. W Łodzi, Pawianica, także okolice są takie szerokie przyjazdy tutaj. Znakiem rozpoznawczym Dni Bełchatowa od lat jest dobra muzyka. Przed liczną publicznością wystąpili m.in. zwycięzcy bełchatowskiego przeglądu rockowego Avalanche i Evergreen, a także wielu innych artystów jak choćby Lackluster, Izalia, Lady Punk, Tatiana Kopala, Rajka, Yellow Panthers czy Topki. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy.
mieście. To często gramy w waszej okolicy. Bełchatów pozdrawiamy od Yellow Panthers. Dziękujemy za super zabawę na Dniach Bełchatowa. Do miłego zobaczenia znowu gdzieś. Dziękując za wspaniałą trzydniową zabawę, już dziś zapraszamy na kolejne 44 Dni Bełchatowa. Hejs, 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 jestem mam. Właśnie hejs, dawaj hejs, hejs, jestem mam.